Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Tomasz Bezdrąg, czyli szef drugiej największej federacji freakfightowej w Polsce. Chyba teraz tak można powiedzieć. No nie wiem, czy można to tak powiedzieć. Witam wszystkich. No dopóki nie zostało tak to wyjaśnione, no bo jesteśmy dzień po w dniu tego takiego ogłoszenia, no to na razie nic nie można powiedzieć. No także, no nie wiem. Cały czas czuliśmy się drudzy. Ale duży szok, ta informacja, że Hajlik zostało, że fundusze Hajlik zostały zabezpieczone przez organy państwa? Straszne nie, bo w świecie freak fightów co roku gdzieś się działo coś tam cały czas. Także było wiadome, że są jakieś dochodzenia. Było nawet oświadczenie Hajliga po napaści Rosji na Ukrainę. Także już od tego czasu, tak, także już od, że wspierałem wtedy Ukrainę, Hajlik wydał oświadczenie. Także od tego czasu już zaczęły być jakieś plotki w środowisku. No i skończyło się, jak się skończyło. No, nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale jak kiedyś u ciebie byłem, to ty jakby tak proroctwo dałeś, że Hajlik może z rowerka spaść w pewnym momencie. No i kurczę, się to spełniło po prostu. No poza kamerą to powiedziałem, w styczniu chyba. W styczniu, w lutym, że do końca roku jednej z federacji może nie być, może akurat to Hajliga. No, no mówię, no były różnego rodzaju plotki, jak ktoś jest w tym świecie, no to wiedział. Wydaje mi się, że jakby ludzie mogli typować, to zdecydowana większość typowałaby, że to jednak Prime nie wróci, no bo mieliście tą długą przerwę, że to jednak Prime już nie będzie organizował gal, a tutaj Hajlik zablokowany, no mieli z rozmachem zorganizować teraz te gale, wielkie Grand Prix, no a potoczyło się, jak się potoczyło. No my musieliśmy troszeczkę przeczekać, przemyśleć nasze ruchy, popatrzeć na konkurencję, jak wystartuje w 2023 roku, fajnie wystartowała. Fajne gale, no ale przeczekaliśmy i wyszło to na dobre nam. A wiecie teraz, jakby, no nie wiem, czy tak można mówić, no bo to jest jednak biznes. Wiadomo, że tam z kim się można lubić, z kim się można nie lubić. Jeden potencjalny rywal wam najprawdopodobniej, bo jeszcze tego nie wiadomo, odpada. Wy jesteście z tego powodu zadowoleni. Wy teraz macie burzę mózgów u siebie w Prime, jak to rozwiązać, jak to ugryźć. Jak to u was właśnie wygląda po tej informacji? No, burzę mózgów na pewno mamy, na pewno nie jesteśmy zadowoleni, bo nie można się cieszyć z jakiegoś nieszczęścia. No chyba, że to okażą się prawdziwe te informacje, jeśli chodzi o kaderowców i tak dalej, no to wtedy to jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast ja bym czekał z osądem, aż Hajlik wyda oświadczenie. Podejrzewam też, że za parę dni będą jakieś nowe fakty wyjdą. Także nie chcę się wypowiadać, że czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Na pewno robimy ruchy w firmie. Czy Prime skorzysta? No w pewnym stopniu na pewno skorzystamy. Zawodnicy... No jest szersza perspektywa teraz. Także tak naprawdę, jeżeli zostaniemy i Fame, no to na pewno będą inne ruchy wykonywane niż wcześniej, jak był jeszcze Hajlik. Ja z Hajligiem miałem słabszy kontakt w porównaniu na przykład z Fame'em, nie? Także do Fame'u tam zawsze gdzieś mogłem spotkać, czy Boxdoli, czy Golam, to tam zawsze jakoś mieliśmy kontakt. Natomiast z federacją Hajlik ja nie miałem. Znaczy wy już wykonaliście jakieś ruchy albo mieliście jakieś rozmowy, żeby do któryś z zawodników z Hajlik dotrzeć, napisać, zapytać, czy byliby zainteresowani ewentualną współpracą, czy to jest za daleko jeszcze? Poproszę następne pytanie. Czyli bez komentarza tutaj? Pomidor. Dobra, to jeszcze pomówmy właśnie o, no bo to jest taka najświeższa sytuacja, wszyscy teraz o tym mówią. Wiadomo, że niedawno, no jakiś czas temu było oświadczenie wspólne Fame'u i Hajlik, chyba już jest nieaktualne, albo no na razie jest zamrożone, o można tak, bo cały czas oczywiście nie możemy mówić, że Hajlik nie ma, no bo jeszcze federacja jest, nic się jeszcze dokładnie nie zostało postanowione 100%, ale to oświadczenie może zostać unieważnione chyba. Ale to oświadczenie o ich współpracy w temacie niebrania zawodników, no to Fame musi chyba update'ować swoją stronę tam Twittera czy Instagrama, gdzie jest to oświadczenie, no bo już jest teraz troszeczkę nieaktualne. No oni na pewno współpracowali z Hajligiem, bardzo blisko byli, wymieniali się zawodnikami, przecież to teraz ostatnio to Michał Pasternak tak, walczył na Fejmie, teraz od razu ogłoszenie, ale ja mówię nawet, że to było po kilku dniach chyba ogłoszenie, walczył na jednej gali od razu, także na pewno były te kontakty, tak, były bardzo bliskie. Nie będę się wypowiadać na temat Fejmu teraz, jakie ruchy mogą robić, no bo nie wiem.
Ale wy też jakiś kontakt mieliście z Heilig, no bo daliście na przykład Michała Cichego. Ale to mi Michał chodził i prosił. Michał chodził, prosił, chciał. Tak, tak, on chciał, ale no niestety wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy żałuję teraz tego ruchu. Dobra, no, pomówmy właśnie jeszcze o zawodnikach. Jak patrzysz sobie na... Nie chodzi mi o całą Federację Heilig, ale teraz na tę galę, która miała się odbyć i na tych zawodników, to których chciałbyś u siebie w prime tak najbardziej? Jakbyś miał szansę ich wyciągnąć, wziąć, to kogo byś chciał do prime'u sprowadzić? Ale mam powiedzieć jako prezes prime, czy jako osoba prywatnie chcąca oglądać na przykład zestawienie? Jako prezes prime. Jako prezes prime? To byłby dla was takim najlepszym smaczkiem, że w prime by się dobrze przyjął. Ja bym chętnie wziął Karwata. Bardzo lubię go osobiście, Jabusa, całą stronkę ekipy, także Karwat na pewno byłby fajnym nabytkiem. Darolew jest na dobrej fali, to na pewno. No i wziąłbym, a to już też prywatnie, no bo się znamy trochę, szalonego reportera. I chętnie bym zrobił ten rewanż, żeby zobaczyć, czy Michałowi wtedy jednak jednorazowo nie wyszło, czy jest słaby po prostu. No ale wydaje się, że są jeszcze zawodnicy, których moglibyście przechwycić, którzy już na przykład mają spalone mosty w fejmie. Na tej gali nawet walczące, w Grand Prix. Bo wymieniłeś szalonego reportera jeszcze z dwóch zawodników o podobnym owłosieniu na głowie. Marcin Najman i Jacek Murański. No, z pewnych względów byśmy mogli, a z pewnych byśmy nie mogli. Nie chcę na razie mówić, żeby potem nie było, że ja powiedziałem, że nie bierzemy, a potem są, albo powiem, że chcemy i ich nie ma. Także tu akurat te dwie osoby tak najbardziej, to jeszcze nie chcę się wypowiadać. Wardęga nagrał takie story i powiedział, że z takim uśmieszkiem, że to jest bardzo ważny czas dla Prime i jest ciekawy, jak wy go wykorzystacie, że to jest duża szansa dla was. Też tak uważasz? Duża szansa jest na pewno to, co mówi Sylwester Wardęga. Mówi Sylwester Wardęga, on w różne tajemnice tam zdradza, robi swoje śledztwa. Jak mówi Sylwester, no jest kanałem komentarii. Ja powiem tylko tyle, że to naprawdę jest taka fajna szansa dla nas. A Sylwestra nie będę komentować. Dobrze, bo dużo się też mówiło o was, że wy macie problemy gdzieś tam z finansami, że chcecie zrobić bardziej budżetową galę, to też jakby wy to potwierdziliście, że ta gala we Wrocławiu będzie troszeczkę bardziej budżetowa. To nie jest też tak, że mimo wszystko, że macie tą okazję, żeby wziąć niektórych zawodników, czy będzie taka okazja, żeby wziąć niektórych zawodników, to też oni jednak w Heilig dużo więcej zarabiają i będzie to dla was jakiś finansowy problem? No na pewno, jeżeli byśmy jednak rozwinęłoby się w tak, nie wiem, czy zdążymy się to rozwinąć, bo nie chcemy brać zawodników, którzy mają, nie wiem, czy tak naprawdę nawet nie wiem z punktu widzenia prawniczego, czy te kontrakty są jeszcze ważne, czy nie są ważne. Nie, jeszcze chyba są. No więc właśnie, także nie chcemy podkupywać zawodników. Także mówię, na pewno trzeba poczekać kilka dni w związku z tą sytuacją. Czekaj, jeszcze raz mi cofnij to pytanie. Chodzi mi o to, że na przykład, no nie wiem, spada 20 zawodników czy 30 bez kontraktów, no ja oni są chętni, żeby gdzieś podpisać, tylko ten powie, że... Finanse, tak, dobra, tak. Sorry, bo zagubiłem się. No na pewno nie będziemy oferowali takich pieniędzy jak przy pierwszych tam dwóch czy trzech galach. Na pewno spojrzymy na pieniądze, na kontrakty, które możemy zaproponować bardziej oszczędnie niż do tej pory. Tym bardziej, że no nie ukrywajmy, zostaje tylko Fame i Prime, także no... Taki na przykład no, Tomek przyjdzie do mnie, szalony reporter i powie, no chce się bić, a on powie, za ile? On powie tyle, ja mówię, a gdzie ty indziej pójdziesz, nie? Właśnie, czy jeszcze inni zawodnicy nawet, no, nie? Trzech, których z tego tak, grałem, no, z także no, to nigdzie indziej nie pójdą, a jak pójdą, to do jeszcze, no nie wiem, no do jakiejś... Royal Division. Do Royal Division. Tomek Olejnik. Ale Tomek Olejnik, nie, ustalmy jedno, Tomek Olejnik jest u nas i on nie jest już, on bardzo mocno się odcina tego Royal Division. No ale teraz wiesz, jak prosił, żeby nawet zupełnie nie przypominać mu. Ale wiesz, jak teraz będzie okazja, żeby coś nowego stworzyć na rynku, jest miejsce. Znaczy ja tak nawet, ktoś już mi, jakiś dziennikarz się pytał, czy myślę, że powstanie trzecia federacja. Myślę, że nie powstanie. Jeżeli by powstała, to będzie miała bardzo ciężko. Nie mówię, że my urośniemy, nie wiadomo co, ale patrząc się, jak my byliśmy, powstawaliśmy jako trzecia federacja, jak to ciężko było, to strasznie ciężko. To naprawdę nie będzie łatwo. Rozmawiałem z jednym zawodnikiem, no to on powiedział, że
osoby, które są w fejmie, jeśli chodzi o, oczywiście o zawodników, to też teraz trzęsą portkami, bo będą mieli dużo słabszą pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o ich kontrakty w fejmie. No bo jak pójdą do fejmu, powiedzą, że chcą większy kontrakt, oni powiedzą nie, no to zostaje im prime, a wiadomo, że prime no takich pieniędzy jak fejm nie zapłaci, czyli... Koniec kariery w fejtowej. No na pewno będziemy negocjować z zawodnikami, którzy będą chcieli u nas się bić, nie? Ale raczej no, te kontrakty nie będą aż tak wysokie, wiadomo, jak w fejmie. Ale z drugiej strony, jak nam fajnie pójdzie Prime 5, czy następna gala i ten budżet się zwiększy, no to zawsze możemy zwiększyć budżet na kontrakty. A wy się coś dowiadywaliście bardziej, robiliście jakieś dogłębniejsze, zdobywaliście jakieś dogłębniejsze informacje, jeśli chodzi o sytuację High League? No na pewno, musieliście. Ale jakie informacje? No, co się tam teraz dzieje z nimi? A nie, nie mam zupełnie pojęcia, nie. Wiem, że chyba ktoś dzisiaj już napisał gdzieś na Twitterze, że ściągnęli z Event Teamu, czy tam gdzieś sprzedawali te bilety, już nie ma w ofercie biletów na Kraków. A jak to jest na przykład, jak bierze się, wynajmuje się halę, opłaca się zawodników i tak dalej, to płaci się wszystko przed, płaci się pół na pół, czy w jakiejś części, czy płaci się wszystko po? Bo jak oni już tą halę zarezerwowali, mieli wszystkie te systemy biletowe i tak dalej, zawodników, konferencje, to oni już to mieli w części opłacone? Każda federacja może inaczej. No na pewno za halę trzeba zaliczkę zapłacić. Potem dostaje się fakturę wyrównawczą za, nie wiem, za prądy, śmieci, za wszystkie te, no i to się płaci tam jest, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie po wydarzeniu. Zawodnikom raczej się płaci po gali, ewentualnie jakieś zaliczki małe, przynajmniej u nas, ale raczej nie u nas, bo jedna może zaliczka w życiu. A systemy biletowe to też w zależności od negocjacji, od umowy, czy tam z Event Teamem, czy e-bilet, czy coś. Ale raczej jest tak, że pieniądze z biletów są po wydarzeniu. Czyli bileteria trzyma te pieniądze i to tak jest w wypadku koncertów i innych wydarzeń też. Czy bileteria trzyma do ostatniego dnia jakby i dopiero tam, nie wiem, wydarzenie w sobotę, to przy poniedziałku dostajemy zliczenie z systemu i przelewy wtedy wychodzą. No bo gala High League zbliżała się wielkimi krokami chyba 17 czerwca, jak dobrze pamiętam, miała się odbyć. Twoim zdaniem ona się już na pewno nie odbędzie? Jakbyś tak teraz miał, wiesz, tak okiem z tego, co wiem, plotki na zapleczu, no to się nie odbędzie na pewno. No to trochę słabo. Ale zobaczymy, czy we wtorek będą te rundki ich na przykład, czyli o 18 czy o 20 we wtorek są rundki, to zobaczymy, czy odbędą się. No to będzie pierwszy przykład. No tak. Czy no, będzie można jakby pierw wyczuć, czy odbędzie się, no bo jak nie będzie rundek, to znaczy, że mocno są zablokowani, ponieważ no, nie ma kto streamować im wydarzenia. No dzisiaj też widziałem na TikToku czy na Twitterze były wrzutki, że niektórzy TikTokerzy usuwają posty czy tam TikToki związane z High League'iem, bo boją się, że będą przekierowania i trafią na jakieś tam listy. No to nawet Malik Montana usunął ze swojego bio na Instagramie, że jest włodarzem High League, a High League usunęło go z bio na swoim Instagramie. To Boxdel jakby gdzieś tam dodał taką szpileczkę, wbił w Malika, chociaż Malik powiedział, że jeszcze nie opuścił. Kapitan, tak, nie opuścił. Nie będę się wypowiadać za Malika, to nie wiem. To już są takie, ja też nie siedzę mocno jako w świecie Instagramów i tak dalej, nie jestem tam znany. Także Nie chcę się tu wypowiadać za Malika. Jeszcze o tym temacie, ale troszeczkę bardziej o was. Czujecie teraz taką dużą presję, która na was ciąży? No bo wszystkie oczy teraz będą spoglądały na Prime, bo wasza gala jest najbliżej. Wasze wydarzenia będą teraz też najbliżej się działy. Fejm na razie oczywiście po gali nie będzie nic organizował, wiadomo. No to teraz cała ta presja społeczeństwa flickfightowego spadnie gdzieś tam na was. No na pewno jest ta presja. Jeszcze nie czujemy. To jest tak świeża sprawa, że tej presji jeszcze nie zdążyliśmy poczuć. Natomiast ja osobiście uważam, że no będzie dobrze, że uda nam się to fajnie jakby wykorzystać. Macie takie poczucie, że spotkaliście się na końcu tęczy, jest ten złoty garnuszek ze złotem? Nie, no nie przesadzaj. Jest jakieś światełko w tunelu, ale nie jest to garnuszek ze złotem. Ale też to jest taka możliwość, którą łatwo można gdzieś tam, nie mówię, że zepsuć, ale ona może gdzieś tam też, nie wiem, czy przerosnąć federację, ale no jest to też trudne zadanie, żeby przejąć schedę po High League, no bo to była potężna federacja mimo wszystko. Tak, no była
druga, trzecia, jak to się mówi, albo my byliśmy drudzy, albo oni drudzy, taki żarcik. No na pewno jest szansa przejąć ich społeczeństwo, czy community, zasięgi i tak dalej. Ale tak jak mówię, ja jeszcze nie kroję skóry na niedźwiedziu, to za szybko jest. Trzeba poczekać tydzień czy 10 dni i zobaczymy, jak to będzie. Mówię, jeżeli nie mają tych powiązań, jeżeli gdzieś tam są jakieś pomyłki, no to dobrze. Jeżeli mają te powiązania, no to dobrze, że zablokowali. No nie chcę im źle życzyć, bo zawsze ja mówię, konkurencja jest fajna, ale... Poczekamy na wyjaśnienie, a teraz przejdźmy już do waszej gali 1 lipca we Wrocławiu. W końcu Wrocław jest stolicą Freak Fightów, przynajmniej tego dnia będzie. No karta szykuje się bardzo poddymiająca. Jest Bagieta, jest Casio, jest Dominik Zadora, z którym udało mi się też porozmawiać. Już Casio gdzieś tam szpileczki wbija w Dominika Zadora. To nie wbija, no. Dominik Zadora wypowiadał się o Freak Fightach negatywnie, że nie będzie się bił, coś tam. A tutaj nagle zawalczy z Królem, z Casiem. No ciekawy jestem tego pojedynku. Akurat z Dominika też znam nawet dłużej niż Kasiusza, bo jesteśmy razem tu z Wrocławia związani. Mamy wspólnego znajomego menadżera Dominika, czyli Artura Gwoździa z Artnoxa. Znam chłopaków to z Artnoxa ze względu na FN. No powiem tak, no na pewno fajna walka, jeszcze nie chcę mówić, jakie będą warunki, w sensie te rękawice, bo to na pewno wszystkich ciekawi, ale to jeszcze chwila. Natomiast nie skreślam ani jednego, ani drugiego. Bardziej stawiam jednak na Kasiusza, ponieważ Dominik jest mistrzem w K1, gdzie są te kopnięcia, kolana i tak dalej. Góra nie była taka jego mega mocną stroną. No miał ksywę japoński drwal, bo tą nogą kopał te nogi, tu nie będzie. Także nie wiem, czy to 50 czy 60% straci. No musi trenować górę. Na pewno w Artnoxie ma tam dobrych trenerów od stójki. No i powodzenia. No, spotkam się z Dominikiem na konferencji. W niedzielę jest nasza konferencja i tyle. I w końcu długo wyczekiwany pojedynek, czyli Jaś Kapela i Bagieta Bagietson. No też na to czekałem całym, nie wiem, ja mogę mówić jako prezes, za kim jestem przykładowo, czy nie, nie wiem, czy to nie jest, dobra, no nie, to nie powiem, żeby nie było, że faworyzujemy. Natomiast mam tu jednego faworyta i nie, że ulubieńca, ale osobę, którą będę kibicować, nie, że wspierał, tylko będę kibicować. Bardzo fajna walka. Chyba teraz nie będzie żadnych udziwień w stylu, że można jedno kopnięcie czy trzy kopnięcia na rundę jak z kamerzystą. Tyle, no niech wygra lepszy. Dobrze. Cały internet teraz huczy, jeśli chodzi o konflikt na linii Daniel Magical i jego chyba była już dziewczyna, czyli Nikita. Jest tam też w to wszystko zamieszany Adrian Cios, jest w to zamieszany Ferrari, zaraz też tam inni będą jeszcze w to zamieszani, zaraz pół internetu będzie zamieszani, ale co najważniejsze, zamieszany jest to Adrian Cios, który jest waszym zawodnikiem. Yes. I jest zawieszany Daniel Magical, który skomentował jakiś post Prime'u i ty mu ten post polajkowałeś, jeszcze tam jeszcze jakąś emotikonę. Oczywiście, że oczywiście. Widzicie, dlatego ja już tak się boję nawet znajomych prywatnych. Gdzieś poznam kogoś prywatnie, zupełnie związanego z Freak Fightami i on mówi, jakiego masz Instagram? Mówię, takiego, no to możesz, a to weź mnie też polub. Nie? Mówię, kurcz, chcesz tego, czy... Mówię, bo to są ludzie, co to śledzą. Ale na oficjalnym Instagramie Prime'u polubiłeś jego komentarz, o to już można snuć domysły. Ale powiem ci, że tak siedziałem i myślałem, polubić czy nie polubić, ale żeby właśnie takie kontrowersje wzbudzić, to polajkowałem tam jakieś dymki, dałem coś tam... I synowi poprosiłem, żeby fajne te emotikony dodał. No, jest kontrowersyjny. No, Daniel też po wyjściu z odosobnienia powiedział, że jedną federacją, której chciałby się bić, to był Prime. Gdzieś tam nawet chyba skomentowałem, to super kiedyś, coś tam. A jak to będzie? No, Adrian jest naszym zawodnikiem. Czy jest przewidziane na kartę walk? No nie powiem jeszcze tego. No na pewno coś kombinujemy, tak. No bo taka walka, no nie pytam, czy chcielibyś takiej walki, no bo teraz to, co się dzieje w internecie, te liczby, które generuje ta spina, to jest w ogóle niepojęte dla mnie, bo
ani Adrian Cios nie, sam by nie wygenerował takich liczb, ani Nikita też chyba sama by takich cyfr nie zrobiła. To, co się teraz dzieje, no przełożyłoby się na pewno na sprzedaż ogromnej liczby pay-per-view, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo każdy chciałby zobaczyć, jak były chłopak Nikity Magical z prawdopodobnie przyszłym chłopakiem Nikoli się zmierzy w oktagonie. I to tak szybko, to by było po prostu rekordowo szybkie starcie na gali. No tak, to na pewno byłoby fajne. Nie trzeba by pomyśleć i zastanowić się, jak to wygląda sprawa Magicala Daniela, jeśli chodzi o media społecznościowe, czyli pokazywanie twarzy, YouTube czy coś, ale też kiedyś z kimś rozmawiałem w temacie, jak to było, czy z Nitrem rozmawiałem, czy z kimś tam, że YouTube nie ma tych możliwości banowania za wizerunek. To już są zbyt zaawansowane chyba techniki, także chyba chodzi tam o procent pokazywania twarzy w ciągu godziny. Czy jest współtworzycielem? Tak, coś takiego. Także ja podejrzewam, że na przykład jakby Magnika się pokazał u kogoś na kanale w takim wywiadzie, czy gdzieś tam, nawet u ciebie przykładowo, to by tu nic nie było. Także nawet jakby się pokazywał na konferencji, czy w jakichś shotach, czy coś, no to nie byłoby bana. Także no jest tu jakaś, nie ma tu takiej, że bo nie wezmą Magnika. No jest ryzyko, ale zawsze można na Kiku, na Twitchu zestreamować tę konferencję, już nie tylko jest ten YouTube, no bacząc się na inne... Na... No fajnie tak robił z Rafoniksem. Tak, tak, no właśnie mówię, no czy Nitro teraz też ma fajne wyniki na Kiku, tak, na Kiku, no to są różne opcje. Na pewno walka Adriana z Danielem byłaby fajna, by zagrzała, Daniel nie trenował długo, więc... Ciężko byłoby go namówić, nawet jakbyśmy chcieli czy coś, ale zawsze jest brat, jeszcze można brata Łukasza, też jest brat, no jest kilka opcji. Ta walka na pewno zagrzałaby wiele, wiele osób, cały internet na pewno chciałby tę walkę zobaczyć, a czy wy już kontaktowaliście się gdzieś, chociaż żeby po prostu zapytać, czy jest taka możliwość na przykład Daniela Magicala? Nie chodziło o składanie propozycji. Z Danielem nie, ale z kimś z jego środowiska tak. Okay, jaki był pierwszy? Nie złożyliśmy propozycji jeszcze. No, pozytywne, są zainteresowani. Ale chodzi o walkę typowo z Adrianem Ciosem w tym momencie? No tak, tak, tak. Ale nie powiem, czy Łukasz, czy Daniel. To są rozmowy. Okej. Okay. A czy Adrian jest chętny? Czy nie pytaliście go? Nie, no chętny na pewno. Adrian jest wojownikiem, także jest raczej chętny. Dobrze. A Nikola? Magical, czy nie wiem, jak ona teraz ma, Nikola Official. Nie, z Nikolą, Nikita. Nikita, przepraszam. Nie, tak Nikola. Nie, z Nikitą nie kontaktowaliśmy się. A chcielibyście ją na przykład zgarnąć? No bo to byłaby też fajna opcja. Ja nie wiem, czy Queen of the Black jest jeszcze waszą zawodniczką, ale wiesz, one są gdzieś tam pokłócone, więc mielibyście naprawdę mega starcie. Z Queen of the Black to jest ciężka sprawa też, to nie chcę... Akurat tu nie będę się wypowiadać. Tak, tak, także tu nie będę ciągnąć. Czy z Nikitą byśmy chcieli? No, musimy porozmawiać, zrobimy zarząd i porozmawiamy. Mamy też ludzi w marketingu, mamy takiego chłopaka, Bombarder Ksywa, nie będę mówił imienia, nazwiska, także on siedzi w wyszukiwaniu tych zawodników, sprawdza i tak dalej. Teraz ma ułatwione zadanie, żeby wyszukiwać kogokolwiek no, po tym, co się teraz dzieje. No, Bombarder niech działa. Dobra, chciałem jeszcze zapytać o te gale właśnie. I o te potencjalne walki, czy na gali we Wrocławiu jest jeszcze miejsce, żeby gdzieś tam coś dopchać, czy już macie zamkniętą kategorycznie kartę? Czy chyba, że widzicie te okienko w tunelu, że może być ta walka na przykład Daniela z Ciosem i warto byłoby ją jeszcze tam nawet nie upchać, tylko po prostu uhonorować dobrze, jeśli chodzi o Freak Fight. Miejsce jeszcze jest, karta jest zamknięta, ale to nie problem jest dodać jedną walkę, przecież to jest 10 czy 15 minut do transmisji, więc nie jest to problem, karta jest cała zamknięta. Jeżeli względy ekonomiczne przeważą, zobaczymy, że jest sens zrobić taką walkę, czy to ekonomicznie, czy wizerunkowo, to jak najbardziej. A widzicie potencjał, żeby ta walka sprzedała rekordową liczbę pay-per-view, jeśli chodzi o cały Prime w historii? Ale nie mamy takich danych, że jedna walka sprzedaje, także to nie można by powiedzieć, że akurat ta jedna walka... A czy by przesądziła na przykład? No mogłaby mocno pociągnąć sprzedaż pay-per-view, to na pewno, ale czy ta jedna, no... Na wykopie trzeba spytać, tam są mocni specjaliści. Eksperci. Eksperci. A na Twitterze tam też. Tak, tak, tak.
Na pewno by napędziła, jeżeli by tylko wytrzymała, bo to też nie możemy powiedzieć, że ta drama jest teraz z końcówka maja, jest, robią mega zasięgi, galę mamy za miesiąc, czyli przykładowo równo miesiąc. Czy ta drama będzie tyle się ciągnęła i będzie generowała takie liczby, tak jak teraz, że po 100 czy 150 tysięcy ma tam Ferrari na live'ach? Nie wiadomo, jak pociągnie się. No, czasami dramy się ciągną miesiąc, czasami po tygodniu już tego nie ma. Wiesz, Ferrari, Truman i Cios zapowiedzieli, że zainwestują w Niki te 100 tysięcy złotych. To chyba będzie inwestycja długoterminowa. No to w takim wypadku tak. No jeszcze tam Rolexa kupią, jak będą jakieś... 5,5 miliona Truman. Tak. No. Wiesz, samemu Adrianowi Ciosowi chyba przybyło ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. No to są chore liczby. Filmik Ferrariego na nowym kanale, jak odnaleźli, tam odnaleziona Nikita, zrobił prawie milion wyświetleń chyba w 2-3 dni. No i to pokazuje, że każdy twórca może szybko wskoczyć w górę, także czekamy na innych naszych zawodników. Adrian się fajnie tutaj wybił. Mamy jeszcze, nie wiem, Tomka Olejnika, Kubę Lasika. Legendarny tripetter. Tak jest, mamy tu kilku i nagle może się okazać, że wszyscy się z nich śmiali, a oni zaczną wyciskać jakieś nie wiadomo jakie liczby, bo i bohaterami będą. No. No wiesz, no, Robalini, Olejnik i Kuba Lasik to są trzy osoby typowo freakfightowe. No to są typowi freakfighterzy. No ja bym chętnie ich sprawdził, nie wiem, każdego z nich czy coś, na przykład tutaj z Nitrem. Z Nitrem? Nie, myślę, że to nie jest możliwe, że to się nie zgodzi. No to, że się Nitrem nie zgodzi, no może się boi, nie? Ja się za Nitrem nie wypowiadam, ale na przykład walka Lasika z Olejnikiem. No nie, to tak, to nie ma sensu, nie. U nas z kimś nowym, ja uważam, że z kimś nowym spoza federacji już nie będziemy tworzyć, przynajmniej ja nie jestem fanem, jeśli chodzi o akurat tam tych dwóch czy trzech zawodników, bardzo ich lubię, natomiast Lasika z Olejnikiem czy tam z Robalinim to bym nie zestawiał. No dobrze. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o tą galę 1 lipca we Wrocławiu, to ile będzie pojedynków? Powyżej 10. Powyżej 10? Tak. Mamy mocną kartę, no mamy fajną kartę. Na pewno powyżej 10, dwa będą na otwartym YouTubie. Na początku, no zaczyna, może będzie 11, bo będą jakieś właśnie ekstra fajty na sam koniec, nie? Popatrzyłem sobie na stronę z biletami i bilety od 150 zł chyba są najtańsze, to trochę dużo. No trochę dużo, bo hala jest mała, Wrocław jest dużym miastem, hala jest na tam 3400 miejsc, 3400 miejsc orbita, więc tutaj ceny są troszeczkę wyższe, bo jest mało miejsc i jesteśmy pewni, że wyprzedamy wszystko tutaj. Bo też dobry ruch z Dominikiem Zadorą, który na pewno przyciągnie wrocławskich kibiców, bo on już tą halę zna, walczył na Fenie niejednokrotnie, walczył niejednokrotnie we Wrocławiu i zawsze tych kibiców sporo przyciągał. No oczywiście, że tak. No. Też te względy przeważyły akurat, żeby go wziąć pod tą walkę konkretną we Wrocławiu. Także to na pewno. Ale poza tym federacja też jest z Wrocławia. Cały Prime jest, jakby my wywodzimy się z Wrocławia, więc promocyjnie łatwiej nam wszystko tutaj układać, nie trzeba jeździć i tak dalej. Bardzo duże ułatwienie jest to, że we Wrocławiu. Macie duże oczekiwania wobec tej gali? To będzie taka gala, która wam odpowie na wiele pytań, czy jeszcze nie jest to ten moment, żeby się o to martwić? No teraz można powiedzieć, że naprawdę dużo można się dowiedzieć, ale z drugiej strony też to nie będzie do końca takie adekwatne ze względu na to, że no High League upadł, tak? Nie ma tego High League'a, więc te wszystkie liczby czy wyświetlenia mogą być teraz nagle zawyżone, które tak naprawdę nie miałyby miejsca w momencie, gdyby cały czas High League był. Więc to też będzie takie zakłamanie. Na pewno jest to duża szansa, mamy tego świadomość, będziemy starali się nie popełniać błędów jakichś tam z przeszłości. Z optymizmem spoglądamy. Co zrobiliście, że tyle dobrych sytuacji was teraz spotkało, jeśli chodzi o świat street fightów? Sytuacja z High League, Daniel Magical, który robi Ciosowi idealne warunki do walki z nim. No wszystko się układa dla Prime'u chyba. Tak. Nawet Sentino widziałem, skomentował nasz... Nie, Sentino widziałem, że dał, że jest nowy utwór robić czy coś tam. I tam było to, kiedy walka w Polsce, a Sentino skomentował, może za rok, jakby co, to tylko w Prime. Ale wiesz, Sentino powie jedno, ale Sebastian... Ale Sentino, także to był Sentino, a Sebastian nie skomentował tego, ani Alvarez następnego dnia. Okay. Ale ja Sebastiana znam, czy tam Sentino, bardzo dobrze, fajny człowiek.
Widzieliśmy się tydzień temu. A rozmawialiście coś o potencjalnym jego angażu w Prime? Nie, no w Prime nie, ale może będzie pewna niespodzianka. Byłem u niego w Marbeli, także coś się może i kroi. Okej, okay. Dobra, to powiedz mi jeszcze tylko, co zrobiliście, że tyle dobra na was spływa, jeśli chodzi potencjalnego dobra, które można gdzieś tam w przyszłości wykorzystać. Pociągnęliście za jakieś sznurki, wysłaliście jakieś prośby w kosmos, do wróżki poszliście? Nie, no, po prostu tak się stało. No. Świat freaków jest zmienny jak najbardziej, także raz niektórzy są, raz mówię tak jak jest tym, rozmawiamy o Ferrari czy Adrianie. Mają duże wyświetlenia, za dwa tygodnie ta drama się może znudzić. No teraz akurat tu wyszło to, co jest Heiligiem, ale nagle może być, że ta feda jakaś nagle ktoś przyjdzie ktoś z walizką pieniędzy, wykupi wszystkich zawodników, założy trzecią federację i będą na pierwszym miejscu, bo będzie ten ktoś miał więcej pieniędzy od nas wszystkich. To jest tak rynek ruchomy, nieprzewidywalny, że ktoś, kto w tym siedzi, nie ze strony widza, tylko od strony zarządu, od pieniędzy, tam, od tworzenia tego, no to wie, że to jest mega zmienne. Kończąc, ostatnie pytanie. Teoretycznie jakby High League już nie wróciło do siebie, to jesteście w stanie zacząć współpracę na takiej linii, jaką miało Fame i High League? Czyli wymiana zawodników, takie dobre relacje? Nie wiem, jakie miało High League z Fame'em. Tam wymieniali się zawodnikami, jakie były relacje pomiędzy osobami gromowładnymi w tych dwóch federacjach. Współpracowali to na pewno. Natomiast ja tak zawsze mówię, ja jestem otwarty na propozycję. My w Prime jesteśmy otwarci. Tak. Z Bogdelem, czy z Michałem, czy się znamy, czy lubimy się, no gdzieś tam jakiś kontakt mamy, jak coś potrzebałem kiedyś od Michała, no to załatwił, więc jakaś tam ścieżka jest otwarta. Dobra, to dziękuję bardzo. A ja jeszcze tylko powiem, że oczywiście gratuluję awansu. GKS Górnik Grabownica awansował do wyższej ligi, do kręgówki, także chłopaki, gratulacje. Ostatnio u Szalonego mówiłem, że walczą, także teraz awansowali, to pozdrowienia chłopaki. Także składam gratulacje i dziękuję. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.